To jest takie złe. Witam was w nietypowym odcinku. Od razu po tym możecie się dowiedzieć, co to jest. Oczywiście jest to FNAF Cursed Images, czyli coś, co nigdy się na moim kanale nie pojawiło. Ale tak, dzisiaj to oglądamy, a więc uważajcie, bo będą to bardzo dziwne obrazki z FNAFa. Więc lepiej się na to przygotujcie. Dobra. Na to to nawet nie ma komentarza, po prostu typozująca czynka z typozującym Freddym. To nic takiego, to po prostu typozująca czynka z typ... Co to jest? To wygląda jak ten kosz z Freddy'ego Fazbera, co był kiedyś memem. Or. O cholera! Czy to Freddy Fazbear? O, tu są dzieci pewnie ukryte, czekaj, sprawdzamy, czy są... To dosłownie tak samo wygląda. O nie! Dobra, nie mam na to komentarza, po prostu orzech? Nie, czekajcie, to nie jest orzech. Co to jest? Zapomniałem nazwy, ale w ogóle dlaczego tu jest Scraptrap? On ma zamiast twarzy orzech. W ogóle ma ciało jakieś pikselowe, jakby z jakiejś gry. I don't know, to naprawdę są cursed. To spojrzenie pragnie mojej duszy. To spojrzenie, ja nie mogę. A, co to jest? Dobra, moje pierwsze pytanie, kto to jest? A moje drugie pytanie, dlaczego on nie ma ręki? I dlaczego jest w stroju Scraptrapa? Kolejny obrazek ze Scraptrapem, no... No ja nie mogę, no... Okej... To jest z komiksu. Chyba The Silver Eyes. Nie wiem, ale... Tego nie rozumiem. Nie rozumiem. Nie wiem. Dobra, sprawdźmy co teraz, sprawdźmy Freddy goes to McDonald's, everyone da... To są takie jakby też trochę memy z FNAF. Co to? Ale że ktoś przerobił jakiegoś królika w Toy Boniego? Dobra, tego to bym się po ludziach nie spodziewał, naprawdę. Jakby... Dobra, to jest ta sama sytuacja, ale teraz to jest Bonnie jak z trailera, kiedy we FNAF-ie 2, kiedy zdejmuje przed nami, we FNAF-ie 1, kiedy zdejmuje przed nami maskę. To jest chyba właśnie to zdjęcie, ale wklejone do kolejnego królika jakiegoś. Dobra, to serio jest Didi. Ej, to serio jest jak w UCN-ie Didi ci wyskoczy, to dosłownie takie coś powinno być. Tak samo jak z tym Mario, to... A, nieważne, może ktoś tego mema... Excuse me. Freddy Fazbear, co oni ci zrobili? No nie, Freddy Fazbear. Okej. Teraz role się zamieniają i myjemy Fredbera, a nie Fredbera. Nie kogoś. Dobra, to jest The Bite of 80s od... Kurde, od 80s. Banana. No, to jest banana. To jest 100% banana. 100% legit. Ja nie mogę. Co oni robią z obrazkami? O nie! O nie! To jest takie złe! Ja nie mogę. Ten, kto czytał książkę w pułapce, ten wie, o co chodzi, ale... Ojoj! Okej. No... Nieciekawa sytuacja. O nie, bo ja tego nie zatrzymałem! No co tu się dzieje, no? No po mnie. Nie, przewińmy, bo tu będzie ta głupia... Ta, nie głupia, ta...
Dobra. Okej, okay, zacznijmy od tego. Czemu ona ma to... czemu ona ma sukienkę na szyi? Czemu ma szyję jak żyrafa i co się z nią stało jakby? Tyle pytania, tak mało odpowiedzi. O nie. O nie, chwila, czy to jest Enard? Tak, to jest Enard. O nie. Ta twarz. To jest chyba postać z jakiejś bajki, w sensie z jakiegoś filmu. Nie wiem, ale... Fanta i Freddy, Bonbon, co oni ci wam zrobili, jakby... Aż takich mocnych przeróbek to się nie spodziewa. Co to jest? Co to jest? Ej, dobra, widzowie, jeżeli to będzie na miniaturce, to się nie dziwcie. Jeżeli to będzie na miniaturce. Co to jest? Nie no, Springtrap Giga Chat. Tylko tyle powiem. Springtrap Giga Chat. Dobra, to gdzieś widziałem, ale fajnie by było mieć taką marionetkę na żyrandolu. Jakby. No, całkiem fajnie. Czemu ktoś to zrobił? Ja nie... Czemu ktoś to zrobił? Twarz tej ciki tak idealnie pasuje do Pikachu. Może trochę inny odcień, ale... Ale kurde, to tak pasuje. Okej, okay, dobra. To mu się należało, operacja plastyczna. Dobra, oczywiście nie byłbym sobą, gdyby tu nie było następnego filmu. Okej, okay. To już bardziej przypomina ten śmietnik. Okej, okay, nie wnikam w to. Are you ready for Brady? Wyobrażacie sobie, że bierzecie, że chcecie zjeść swój ulubiony chleb. Wyciągacie chleb, a tam takie coś. To jest znowu to samo, tylko że on ma inną twarz. Ja nie mogę, co to jest nie tak? Ale przy tych obrazkach można się uśmiechać. Dobra, wszystko by się tu zgadzało, oprócz nie tego jednego mini-rina, który by se dubował. To mini-riny z Balorą. Wszystko jest okej, okay, ale... Okej, okay, ten najwyżej ma inne zdanie na temat tego pokazu Balory. William Afton. Co tu zaszło? To zaszło za daleko. I ten piesek. No nie! No... Elfi, co oni ci zrobili? Jakby... Okej. W ogóle, dlaczego ludzie dają głowy animatroników do jakichś umięśnionych typów? O co chodzi? O nie! To jest tak jak te filmy, co masz Oreo i na przykład jest podwójne, to takie białe w środku jest Oririo. To są właśnie te filmy Freddy Faber. O niestety. Dobra, w ogóle dlaczego on ma... Co? Czemu on ma Udo i... Do jej rękę i nogę jako rękę i... Okej, okay, dobra. Tu zdecydowanie jest coś nie tak. O nie. Widzowie, czy wiecie co to jest? Czy wy wiecie? No, teraz właśnie jest test, czy znacie Lore Flacha. Teraz właśnie jest test. O! Okej. Role się odwróciły. Jest jakiś kot. Czemu tu jest kot jakiś? Okej. Okay. Oj, dobra, nieważne, nie chcę na to patrzeć, ale... Znowu to samo! Znowu Didi z pistoletem do nas. Halo. Ej, co jest? Ta twarz jest do tego idealna! Dziwię się, jakby wyszło FNAF 3 na Prima Aprilis i by Scott zrobił takie coś. Ja nie mogę, to by wtedy była moja ulubiona gra. Ej, dobra, na początku serio myślałam, że to jest Thanos, ale gdy... Co to jest? Balora? Chyba tak. Ej, w sumie nie wiem. Ma fioletowe policzki, to chyba Balora. I don't know. Znowu to samo, ludzie, serio, my to już widzieliśmy dawno. Okej, okay, czekajcie, musimy to chwilę przemyśleć. Co tu zaszło nie tak? Widzicie różnicę pomiędzy oryginalnym Freddy Fazbear a pomiędzy tym? Bo ja chyba nic nie widzę. To jest dosłownie oryginalny Freddy Fazbear.
No i dobra, to był już koniec tego filmiku, więc mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Mam nadzieję, że on był śmieszny. Chociaż wiem, pewnie nie był śmieszny. Ale mam nadzieję, że chociaż wam się spodobał. Więc jeżeli tak, to zostawcie łapkę do góry oraz suba na moim kanale. Wbijamy aktualnie 16 tysięcy. Specjal będzie tuż, ale na razie będę nagrywał trochę inne odcinki, żeby nie było tak, że byłaby znowu kolejna, może tygodniowa przerwa, bo nie wiadomo, ile ja to będę nagrywać i ile to potrwa. No więc co, to tyle z ogłoszeń parafialnych. Widzimy się w następnym filmie. No i cześć.